Minęły 2 miesiące i widzimy się ponownie na placu na Zdrożu, gdzie jak widzicie, teraz już jest całkowicie zamknięte. Przejście podziemne w tym miejscu. Jeszcze 2 miesiące temu mówiłem, że można tutaj wlecieć dronem i tak też zrobiłem. Teraz już takiej możliwości nie ma. A jak ta cała inwestycja postępuje krok po kroku dalej? Zobaczmy to w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tom Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj nad placem na Zdrożu, gdzie jak widzicie dużo się dzieje. Jest niepozwężane, plac budowy pełną parą, no i przystanki autobusowe na dole też poograniczane. I ogólnie wszystkie przystanki są tutaj poprzenoszone właściwie w zupełnie inne lokalizacje. Ale o co właściwie chodzi w tej przebudowie, już tłumaczę. Jeden z głównych elementów, który jest aktualnie realizowany, to jest oczywiście przebudowa przystanków autobusowych tutaj na dole na trasie Łazienkowskiej. Przystanki będą zupełnie nowe wraz z nowymi schodami na przystanki i oczywiście nowymi windami. Natomiast te schody, które tutaj się znajdują po prawej stronie, one pozostają, bo one nie prowadzą do przystanku. Tutaj są tylko teraz tymczasowo wykorzystywane. Więc tam te elementy już powstają. Tak samo plac na Zdrożu na górze się zmieni. Większość przejść podziemnych poza jednym będą zlikwidowane, dzięki czemu będzie można w ich miejscu wytyczyć nowe drogi rowerowe w bardziej prostej trasie i nowe przejścia dla pieszych w poziomie jezdni. Również się zmieni trochę układ drogi, głównie po to, żeby zlikwidować zebry i wstawić tam elementy zielone. Zebry oczywiście, chodzi mi o oznakowanie poziomem jezdni. No i w tym miejscu łączy się ta cała trasa też z trasą Łazienkowską, jeżeli chodzi o wydukty na Grykoli. Bo tutaj, jak widzicie, drogi rowerowe są po jednej i po drugiej stronie wykopu. Jedna droga rowerowa powstaje w ramach właśnie wyduktów trasy Łazienkowskiej, druga w ramach placu na Zdrożu i to wszystko się w tym miejscu zazębia, więc będzie dobry dojazd z jednej do drugiej inwestycji. Ale zobaczmy sobie dokładnie, jak to z bliska wygląda na tych przystankach autobusowych. Tutaj możemy zobaczyć, że przystanki autobusowe aktualnie są tymczasowo przestawione na taką płytę betonową. Przez to też tutaj tymczasowa organizacja ruchu jest dosyć mocno brana pod uwagę. Wiaty pozostały w tych samych miejscach, gdzie są. Są też tutaj tymczasowe przejście dla pieszych, używanie schodów, które wcześniej nie były zbytnio wykorzystywane przez autobusy. No i, znaczy przez pieszych. No i tutaj oczywiście nowe schody. Słupy są już. Szyb windowy, tutaj widać jego podstawę. No i też szyb windowy, jak widzicie, nie jest bezpośrednio przy samym placu na Zdrożu na górze, tylko łącznie trzeba będzie do niego jeszcze dojść kawałkiem kładki w tymże miejscu, więc tu wszystko powstaje. Płyta betonowa pod autobusy tutaj, które będą się zatrzymywać, też powstaje. Jakby ktoś się z Was zastanawiał, czemu to jest betonowa, a nie asfaltowa, beton lepiej znosi długie postoje ciężkich autobusów, które w tym miejscu się znajdują, a autobusy raczej są ciężkimi pojazdami. Następnie w tym miejscu widzicie długą drogę do przystanku tymczasowego autobusowego, który się znajduje pod wiaduktem, co jest na plus, bo dzięki temu jest schronienie przed deszczem. No i tutaj już widzimy faktycznie mniej więcej zarys nowych schodów, nowy szyb windowy tutaj jest dużo bliżej samego placu na Zdrożu i jeszcze nie ma nic wylanego, jeżeli chodzi o beton, nową konstrukcję schodów, pomijając słupy. Ale to wszystko widać, że całkiem ładnie powstaje. Z kolei w tym miejscu widzimy wiatek, który jest ogrodzony i przystanek autobusowy, który jest dosyć długi w tym miejscu. Tak samo po drugiej stronie będzie dosyć też długi. Tu widzimy tymczasowe schody, które zostały tutaj wybudowane. One są tylko i wyłącznie tymczasowe i na górze też widać, że jest schodowisko różnych materiałów i elementów nowego placu, które właśnie są tutaj przechowywane. Tu też się wszystko zmieni, ogólnie wszystkie chodniki będą po pierwsze wymienione na nowe. Drogi rowerowe tutaj były już asfaltowe w większości miejsc, ale teraz będzie lepiej wytyczone, między innymi w nowym śladzie. Co oznacza nowy ślad? Drogi rowerowe będą mniej zawiłe i będzie więcej możliwości przejechania bądź przejścia w postaci przejść dla pieszych zamiast przejścia dołem. Przejścia podziemne są aktualnie zamykane. Co to oznacza? Oznacza to, że nie będzie po prostu można do nich wejść. Ale nie znikają. One są po prostu zamykane taką betonową płytą, dzięki czemu one pozostają w tym samym miejscu, ale można w ich miejscu wybudować nowe przejścia dla pieszych, drogi rowerowe, czy elementy zielone, oczywiście nie drzewa. Dlaczego to nie jest wyburzone? Ponieważ pod tym wszystkim znajduje się kanał liniowski, po prostu mogłoby to grozić jego zawaleniem, więc ze względu bezpieczeństwa, żeby tam się nic nie stało i po prostu, żeby więc ta inwestycja nie narobiła jeszcze większego zamieszania, po prostu tego się nie dotyka, a te przejścia
wejście podziemne będzie zamknięte, ale wejście dla specjalistycznego sprzętu i osób, jak coś z demo, będzie cały czas możliwe. I widać te otwory, gdzie będzie się wchodziło przez te studzienki, mniej więcej już teraz są zarysowane. Natomiast tutaj przejście podziemne po tej stronie pozostaje, bo z tego co kojarzę, coś tam się znajduje w środku. Jak i również mamy tutaj oczywiście zjazd na dół nad trasę łazienkowską, tam też już się zakończyły mi prace przy balustradach, z tego co pamiętam. No i pozostałe elementy od tej strony, czyli Panorama Warszawy, która się znajduje. Też przy okazji przypomnę, że tam w miejscu, gdzie teraz jest fontanna, ma powstać pomnik Bitwy Warszawskiej. Natomiast cały czas, no to jest strona rządowa go realizuje, więc tutaj miasto wykonuje przebudowę placu na Rozdrożu. Strona rządowa miała realizować plac na Rozdrożu i... no na razie nic się nie dzieje. Więc odpowiadając na wasze pytania, gdzie jest ten pomnik, nie ma. Miały być realizowane prace przy jednej i drugiej części jednocześnie, jak widać na razie coś jakoś to tak nie ruszyło. W tym miejscu widzimy zamknięte przejście podziemne i mniej więcej otwór, którym będzie można zejść właśnie na dół. Mamy też nowe krawężniki tutaj na wjazdach do poszczególnych ulic, jak i również na wyjeździe z trasy łazienkowskiej. Ten wyjazd aktualnie z trasy łazienkowskiej jest niedostępny, przynajmniej jak go nagrywałem, był niedostępny. Był zamknięty, bo ciężki sprzęt jeździł na dole. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć też klatki schodowe pozamykane. Na wszystkie wejścia właściwie będzie wejście za pomocą studzienki, a przy niektórych, tak jak tutaj właśnie w tym miejscu, będzie większy otwór, aby specjalistyczny sprzęt można było tam po prostu spuścić na dół, jak coś będzie potrzebne po prostu wejść, sprawdzić, zbadać, czy tam się jeszcze wszystko nic nie sypie i tak dalej. Nie wiem do końca, czemu cały czas to przejście podziemne przy fontanie zostało zamknięte i nie wiem po prostu, czy to nie jest fragment realizowany przez stronę rządową w ramach nowego pomnika, ale nie wiem. Możliwe, że po prostu do całej tej niecki po prostu ZDM już teraz nie wchodzi w ramach tej inwestycji. Jest to prawdopodobne. Natomiast w tym miejscu możemy zaobserwować po prostu kolejne prace, czyli oczywiście wyjazd, nowe krawężniki, nowe schody, kolejne przejście podziemne zamknięte całkowicie, no i oczywiście przejście dla pieszych, które tutaj powstaje zupełnie w nowym miejscu. Wcześniej było przejście podziemne, teraz będzie przejście naziemne wraz z nowym przejazdem rowerowym. Tak samo tutaj droga rowerowa się zmieni na prostą trasę. Wiata w kiepskim jest stanie, więc już tutaj na pewno będzie nowa wiata przystankowa, autobusowa. Autobusy teraz odjeżdżają z tymczasowego przystanku. Natomiast tutaj widzimy też kolejne fragmenty starego chodnika, który został już całkowicie usunięty, no i zaplecze techniczne, jeżeli chodzi o budowę. Najprawdopodobniej tu jest biuro budowy i kolejny przystanek autobusowy, który też całkowicie w tym momencie teraz nie istnieje. Zerknąłem jeszcze na szybko, jak wygląda sytuacja w projekcie, jeżeli chodzi o właśnie ten element przy fontanie, te przejście podziemne, które jeszcze nie zaczęło być likwidowane, tamte schody. Z tego co widzę, w projekcie są przewidziane do likwidacji, bo w tym samym śladzie będzie przejście dla pieszych, więc najprawdopodobniej niedługo tam jakieś większe prace się rozpoczną, ale no jeszcze poczekamy pewnie, zanim to się faktycznie wydarzy. No i tak to mniej więcej wszystko wygląda, jeżeli chodzi o plac na Rozdrożu. Tu widzimy kolejne nowe krawężniki, które powstają w ramach całego placu. Dużo nowych drzew tutaj się nie pojawi, no bo to jest jedna wielka płyta betonowa, na której jest to wszystko osadzone. Natomiast nowe krzewy, trawa na pewno się pojawią. No i niedługo też iluminacje świąteczne, bo chociaż budowa i iluminacje świąteczne będą musiały tutaj współugrać, no bo jakby to nie powiedzieć, przebudowa będzie trwać do 2024 roku włącznie, więc kiedy dokładnie zobaczymy, natomiast jeszcze chwilę będziemy patrzeć na tą przebudowę i ja będę mógł jeszcze przez jakiś czas wam o niej opowiadać. To było na to z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej przebudowie, czy według was to jest na plus, czy to jest na minus. No i oczywiście do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro to już postaram się zrobić film z tramwaju do Wilanowa. Dzisiaj niestety go nie nagrałem, bo jeszcze jedno ujęcie będę musiał poprawić, bo tam w nocy już nagrywałem. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!